Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, 11 października, godzina 21:00 i oczywiście został miesiąc do Marszu Niepodległości. Chyba każdy, kto gości właśnie na kanale, zdaje sobie sprawę z tego, że musimy reklamować Marsz Niepodległości, powinniśmy reklamować Marsz Niepodległości i jak najwięcej mówić o nim, a przy okazji dowiadywać się. Po to właśnie został stworzony ten kanał, żeby informować wszystkich i żeby tutaj właśnie były wszystkie audycje w jednym miejscu, wszystkie wywiady z osobami, które są odpowiedzialne za marsz, z osobami, które opowiadają nam, o co chodzi w tym wszystkim, po co jest marsz, jak będzie przebiegał, jak to było w zeszłym roku i jakie będą zmiany w tym roku. Dziś chciałbym przeprowadzić wywiad z panem Witoldem Tumanowiczem, czyli z osobą, która jest prezesem Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Za chwileczkę na Skype'ie połączymy się z panem Witoldem i porozmawiamy sobie. Oczywiście pytania są przygotowane, ale jeżeli ktoś z państwa chciałby właśnie na czacie zadawać pytania, to bardzo proszę, jeżeli będzie to możliwe, to będę właśnie też te pytania zadawał. Już dzwonimy do pana Witolda. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Witam, witam, witam. Muszę tylko... Właśnie przedstawiłem telewidzom, że tutaj na tym kanale będzie można dziś, miesiąc przed Marszem Niepodległości, przeprowadzić wywiad z panem Witoldem Tumanowiczem, prezesem Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Zacznijmy od pytań. Już równo za miesiąc Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy. Jak nastroje? Jak przygotowanie? Bardzo optymistyczne. Spotykam się z wieloma słowami uznania, głosami uznania, chęcią pomocy ze wszystkich stron. Bardzo budujące są te maile, które do nas spływają, szczególnie w których jest oferta realnej pomocy. No, powiem szczerze, że to jest bardzo budujące i wydaje mi się, że ten Marsz Niepodległości przejdzie naprawdę do historii. Właśnie, jak porównanie, jeżeli chodzi o przygotowania zeszłoroczne z tegorocznymi, czy pan może jakoś to porównać, czy jest znacznie lepiej, jeżeli chodzi o kwestię pomocy w marszu i współpracy? Ja powiem w ten sposób. W ogóle z roku na rok marsz rozrasta się. Muszę przyznać, że w każdym kolejnym roku spotykamy się z nowymi przeciwnościami, z nowymi problemami do rozwiązania. To też jest za sprawą skali zainteresowania marszem, także ludźmi, którzy się gromadzą na tym marszu. W tym roku już naprawdę, ja powiem tak, porównując to z zeszłym rokiem, już w tym momencie mamy dużo więcej rzeczy już dopiętych, niż to było w zeszłym roku. Jest to na pewno na dużo większym poziomie zaawansowania przygotowanie do Marszu Niepodległości. I dlatego tym bardziej jestem optymistą, ale to też nie znaczy, że nie trzeba być ciągle, no, to nie znaczy, że nie potrzebujemy ciągle pomocy. Na naszym profilu na Facebooku zapraszamy także do tego, żeby się zgłaszać. Tam jest lista maili, na które można się zgłaszać do tego, żeby pomagać przy Marszu Niepodległości, jak choćby przy Straży Marszu Niepodległości, przy wolontariacie, czy też przy organizowaniu noclegów dla osób, które mają możliwość w Warszawie przynocować kogoś ze Straży Marszu Niepodległości, czy też pomocy prawnej. Tam to wiele rzeczy tego typu pomocy także ciągle oczekujemy. No i ale to tak czy inaczej mówię, że to jest na dużo większym poziomie zaawansowania. Wiele osób pomaga w tym momencie już, wiele osób jest zaangażowanych i to jest na pewno tak jak mówię, ten Marsz Niepodległości będzie historyczny. Właśnie. Dlaczego tyle osób przyszło w zeszłym roku na Marsz Niepodległości? No,
Ja powiem w ten sposób. Bezpośrednią przyczyną na pewno było pewnego rodzaju nagłośnienie sprawy, nagłośnienie Marszu Niepodległości, paradoksalnie przez naszych przeciwników. To znaczy próba zaatakowania świętowania Marszu Niepodległości, świętowania niepodległości 11 listopada i nazywania tego świętowania faszyzmem odbiła się, wydaje mi się, taką czkawką ze strony lewicowych środowisk i po prostu zwróciła uwagę ludzi na fakt, że patriotyzm jest naprawdę rzeczą bardzo ważną i nie można go nazywać faszyzmem. To znaczy patriotyzm rozumiany w sposób taki, że nie wywieszanie kotylionów, tylko patriotyzm rozumiany aktywnie, czyli pewnego rodzaju odpowiedzialnością za Polskę. Patetycznie może to i zabrzmi, ale naprawdę nie bójmy się tego z takich sformułowań używać, że odpowiedzialności za Polskę, którą otrzymaliśmy z rąk poprzedników i tego, żeby i pracy na rzecz tego, żeby oddać ją przyszłym pokoleniom, większą nie mniejszą, lepszą nie gorszą. Tak powinien być rozumiany patriotyzm, a nie w taki sposób, jak próbują nam wmówić mass media. No oczywiście, mass media. Ten słynny TVN, który w zeszłym roku pokazał, że podczas Marszu Niepodległości na Placu Konstytucji pokazał starcie z policją, tymczasem internet pokazał zupełnie co innego. Skąd taka różnica w przekazie, jak pan myśli? Skąd taka różnica? To dobre pytanie, skąd taka różnica? Mi się nasuwa tylko jedna odpowiedź, po prostu zła wola. No właśnie. Tutaj kwestia następnego pytania. Na jednym z filmików, które można obejrzeć w internecie, widać, jak broni pan na placu, na rozdrożu tego pojazdu TVN, tak? To też kolejna rzecz, bardzo, bardzo ciekawa gdyby pan historia, o tym ponieważ... opowiedział. Powiem szczerze, że tu już wielokrotnie o tej historii opowiadałem, wielokrotnie i powiem szczerze, że mimo tego, że jest to do zobaczenia w internecie, można jak najbardziej z tym materiałem się zapoznać, wiele osób o tym mówi i widziało, to sam TVN specjalnie się tym nie zainteresował, tym materiałem, ani także tym, żeby na przykład do mojej osoby dotrzeć. Ja też specjalnie o to nie zabiegałem, ale wydaje mi się, że sytuacja, w której mają oni materiał o tym, jak jednak uczestnik Marszu Niepodległości, właściwie jego współorganizator, bronił tych wozów, to wydaje mi się, że im zupełnie nie zależało nawet na tym, żeby pokazać prawdę o tym zdarzeniu. Jednak bardziej im zależało na tym, żeby uwypuklić samo zdarzenie. A zdarzenie było o tyle ciekawe, tym bardziej, że widziałem je z bliska, wyglądało on dwuetapowo, ponieważ na początku rzeczywiście naprawdę dwóch, może trzech prowokatorów próbowało namówić, nagonić tłum do tego, żeby te samochody tam zupełnie wolno stojące, zupełnie też zastanawiające, dlaczego się tam pojawiły akurat w miejscu zakończenia marszu, tak, no, ale to już zostawiam, już może te domysły. W każdym razie tam rzeczywiście grupa prowokatorów próbowała nagonić osoby do tego, żeby te samochody zacząć dewastować. No i z tego też momentu jest też właśnie nagrany ten filmik, gdzie próbuję właśnie te osoby odganiać, nie tylko ja, ale także akurat ja jestem bohaterem filmu, ale wiele osób innych też, także te osoby odganiały i udało nam się w końcu je odgonić. Tam jeszcze doszło do sytuacji, w której ktoś wrzucił racę do samochodu TVN Meteo. Jedna osoba z narażeniem życia, tak, bo już wydawało się, że ten samochód mógł spłonąć, wyjęła tą racę. I wydawało się, że już wszystko będzie w porządku, ponieważ nadeszła policja.
ale no, otoczyła te samochody. Nam się już wydało, że jest wszystko w porządku, że nie, no, skoro jest policja, to zapewni spokój. Wręcz przeciwnie, jak się potem okazało, jak w ogóle potem mieliśmy, jak docierały do nas różnego rodzaju informacje, spływały filmiki, pokazało to nie tylko ta sytuacja, ale także kolejne inne sytuacje, że policja w tym dniu wcale nie miała czystych intencji, tak to nazwijmy. No, wiele niedbałości, wiele agresji, wiele różnych incydentów związanych z biciem przez funkcjonariuszy policji zwykłych manifestantów. W tym wypadku tutaj, jeśli chodzi o ten wóz TVN-u, to po prostu policja po około 15 minutach wycofała się stamtąd, zostawiając te samochody na rzeczywiście na pastwę losu prowokatorów. I tutaj ja bym chciał też powiedzieć, że ja się wcale nie dziwię, że część osób dała się sprowokować do tego, żeby rzeczywiście te wozy TVN-u zniszczyć. Ja w ogóle ich nie bronię. W ten sposób uważam, że chuligaństwo należy piętnować, ale jednak trzeba też pamiętać o tym, że pewnego rodzaju nierzetelność dziennikarska, tak to nazwijmy, eufemistycznie nierzetelność dziennikarska, w pewnym momencie no, jest już tak nabrzmiała, że po prostu normalni ludzie, zwykli obywatele, szczególnie ci bardziej krewcy, no po prostu czasem nie wytrzymują. To słodka zasada, nie wychodzi do tłumu, jeżeli zdarzać się mijać z prawdą. Być może tak też No może tym się zdarzyć. bardziej. Jest bardzo Tym ważne, bardziej. żeby o tym dziennikarze pamiętali. Wracając do marszu, sam marsz, taka ciekawostka, że sam marsz przebiegał w bardzo ciepłej atmosferze. I jaka była trasa? Marsz przeszedł sobie obok Belwederu, obok kancelarii premiera, obok rosyjskiej ambasady i nic. Nic się nie wydarzyło. Przecież Nic. bardzo łatwo można było przynajmniej jedną szybkę, gdyby ktoś był złośliwy i... A nic się nie wydarzyło. Okazało się, że tylko wóz TVN-u spłonął. Tak strasznie to wszystko było No, żeby być nagłośnione. uczciwym, to dwa wozy, ale to rzeczywiście, ale naprawdę zupełnie nie wiadomo dlaczego w tamtym miejscu, już naprawdę po zmroku, stał wóz TVN Meteo. To na pewno jest bardzo zastanawiające, co on tam Badał na miejscu atmosferę. robił. No Badał najwidoczniej atmosferę chyba. badał, no bo atmosfera była gorąca, tak. W zeszłym roku nie doszło do publicznych wystąpień organizatorów marszu. No niestety marsz przerwała policja i spodziewacie się powtórki z rozrywki, jeżeli chodzi o tę prowokację? No, mam nadzieję, że w tym roku do niczego takiego nie dojdzie, że nie będziemy musieli przedwcześnie kończyć naszego marszu, ale jednak mimo, znaczy, ale przy okazji sprostuję, że jednak mimo wszystko kilka przemówień było. To znaczy kwestia jest raczej taka, że oczywiście po tym, jak zaczęło się robić niespokojnie, no to rzeczywiście policja zmusiła nas do tego, żeby ten marsz rozwiązać. No niestety, no i cóż, no mam nadzieję, że w tym roku dojdzie do tego, jesteśmy na to przygotowani, w jakiś tam sposób mamy scenariusz, który wydaje mi się, że doprowadzi do tego, że w tym roku będzie spokojnie można przemówić na sam koniec marszu i będą te przemówienia. No mam nadzieję, że do tego dojdzie, ale tutaj następne pytanie troszeczkę mnie niepokoi, ponieważ z tego co wiemy, 11 listopada też będzie marsz prezydenta Komorowskiego. Dlaczego według pana Pałac Prezydencki zdecydował się na próbę organizacji takiego, no jakby nie było, Ja pochodu? powiem tak. Uważam, że to jest poniekąd jakiś nasz paradoksalnie sukces, że także władza publiczna, także politycy mainstreamowi, jakim niewątpliwie jest nasz prezydent, zwrócili uwagę na to, jaką ważną postacią jest Roman Dmowski. No, biorąc pod Bardzo uwagę dobrze. fakt, że tam zakończył swój marsz, to już to jest jakimś tam, uważam, sukcesem. Oczywiście teraz pytanie tylko, jaka motywacja jest tutaj po stronie Pałacu Prezydenckiego, żeby taki marsz organizować, żeby
No i tutaj rzeczywiście może się wydawać, że jest to pewnego rodzaju skanalizowanie tych pozytywnych emocji związanych z Marszem Niepodległości, obywatelskim Marszem Niepodległości, który gromadzi tak wiele osób, które nie zgadzają się zdecydowanie z obecną polityką polityków mainstreamowych, no, rządu naszego. I tutaj wydaje mi się, że no, jest to widoczne niestety, że tego typu próba rywalizacji, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, no, oficjalne obchody państwowe 11 listopada organizowane były zawsze, co roku. Więc sytuacja, w której teraz będziemy mieli teraz tworzy się pewnego rodzaju atmosferę wokół obchodów państwowych, taką, że tu jakoby się robi zupełnie coś nowego, czyli ten przemarsz, że ten przemarsz ma być jakąś zupełnie nową jakością. Nie będzie, to po prostu ten przemarsz będzie najprawdopodobniej zwykłą częścią obchodów państwowych, najprawdopodobniej także zupełnie nieświadomi Polacy, także pewnie część z nich weźmie w nich udział. Ja wcale nie krytykuję tego, ponieważ uważam, że branie udziału w oficjalnych obchodach państwowych także jest czymś ważnym i na pewno warto w nich brać udział. Z tym, że jak widać, prezydent Komorowski próbuje te obchody zaprzęgnąć do walki politycznej, do walki partyjnej, do budowania swojej pozycji partyjnej i do budowania swojej pozycji jako polityka. No, tak chyba się właśnie dzieje niepokojąco, ale cóż. Następne pytanie. Czy po zeszłorocznym Marszu Niepodległości dostrzega Pan szczególnie wśród młodych ludzi większe zainteresowanie ruchem narodowym, jego historią, ale również tym, co obecnie dzieje się u narodowców? Oj, to powiem szczerze, że jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne, bardzo budujące, kiedy coraz to nowe osoby zgłaszają się, czy to do Młodzieży Wszechpolskiej, czy to do Obozu Narodowo-Radykalnego, jako osoby, które chcą się zaangażować w aktywną działalność, ale także grupy, które nieformalnie działają w swoich miastach, zakładając organizacje w stylu Narodowy Szczecin, czy Narodowa Łódź, Narodowa Bydgoszcz, czyli organizacje, które mają zamiar, które działają na swoim odcinku lokalnym, ale nie odcinają się w żaden sposób od szerszego ruchu narodowego i wielonurtowego jednak, ale ruchu narodowego. I to widać po prostu pęcznienie tych różnych organizacji, coraz to większe zaangażowanie osób, które już wcześniej były w tych organizacjach, w Młodzieży Polskiej, tak między innymi, ale także właśnie nowe osoby, które przychodzą do nas, także są tym zainteresowane i no to naprawdę jest bardzo pozytywne. Otóż to, właśnie o to chodzi, żeby organizować się w najróżniejszych kołach ewentualnie. Możemy na stronę też wejść danej organizacji, wszystkiego się dowiemy. Następne pytanie. Odzyskajmy Polskę. To hasło tegorocznego marszu. To hasło, można powiedzieć, z lekka prowokacyjne. Jak je rozumieć? Prowokacyjne, no ja nie wiem, czy prowokacyjne, no może. Powiem tak, jest jednak coś w tym, że od ostatnich 20 kilku lat po obaleniu komunizmu wcale nikomu nie zależało specjalnie na to, żeby budować naprawdę silne państwo polskie. To jest niestety problem szerszy, który dotyka dodatkowo już kwestii rzeczywiście politycznych, gdzie kwestia związana z podwyższaniem podatków na przykład, czy też zabieraniem lekcji historii. W ogóle tworzenie z obywateli bezwolnych maszynek, bez tożsamości, tylko i wyłącznie do tego, by odkładać swoje daniny na rzecz coraz to
coraz to mocniej rozrastającego się aparatu państwowego. biurokratycznego. Co więcej, gdyby to jeszcze, już tak nawet paradoksalnie powiem, gdyby to jeszcze był polski aparat urzędniczy, a my jeszcze dodatkowo finansujemy urzędników ogólnoeuropejskich, z Unii Europejskiej, którzy potrafią nam co najwyżej zaserwować dyrektywę o tym, że ślimak to ryba, albo że marchewka to owoc, i tylko po to, żeby jakaś grupa interesu mogła dostać dotacje z naszych Otóż pieniędzy. właśnie. To jest właśnie to. To wszystko to się kryje właśnie pod hasłem odzyskajmy Polskę dla normalności, odzyskajmy Polskę dla ludzi, dla obywateli, którzy, Tak, nie ma przepraszam, problemu oczywiście. jeśli można, sekundeczkę Oczywiście nie przerwy. ma problemu. Także tak jak usłyszeliśmy, proszę Państwa, odzyskajmy Polskę, to właśnie ten szczególne niby hasło, ale to nie jest hasło, takie w 100%, to jest fakt, który musimy powoli, powoli wprowadzać w życie. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego, co mówił pan Witold, to no, bądźmy szczerzy. Wszystko posiadamy, żeby właśnie tą Polskę, którą teraz posiadamy, żebyśmy mogli sobie poprowadzić samemu według naszych Przepraszam ideałów. bardzo, jestem już z Już powrotem. wracamy. Oczywiście pan Witold z powrotem musiał po prostu otworzyć drzwi. Proza No życia. niestety, taka sytuacja. 11 tysięcy na 11.11.2011 to było hasło zeszłorocznego marszu. No, w zeszłym roku było ponad 11 tysięcy. Ile osób spodziewacie się w tym roku? A Państwa proszę o przesyłanie pytań na czacie. Witam wszystkich, którzy są na czacie. Proszę bardzo, panie Witold. Ja powiem w ten sposób. Rzeczywiście nam się wydawało, że 11 listopada w 2011 roku zgromadzi 11 tysięcy osób, 11 tysięcy ludzi i że to będzie już sukces. Naprawdę bardzo mocno nas pozytywnie zaskoczyła sytuacja, w której gdy o 15 na Placu Konstytucji zobaczyłem taki ogromny tłum. Zobaczyłem naprawdę tylu ludzi, którzy zgromadzili się tam po to, aby świętować polską niepodległość. I powiem tak, wtedy nas zaskoczyło, tak jak i wcześniej w 2010 roku też nie spodziewaliśmy się tego, że będzie kilka tysięcy osób, tak w tamtym roku nie spodziewaliśmy się, że będzie nas kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc no cóż, może przyszedł czas, że założymy sobie ostrożnie 50 tysięcy osób, a będzie nas kilkaset. No, chciałbym to zobaczyć i chciałbym wtedy uczestniczyć też. Niestety nie będę mógł być 11, ale oczywiście tylko dlatego, że A to będę robił będziemy, jak nie będzie retransmisję. nas kilkaset, to już wiadomo, kogo oskarżać o to. Tutaj następne pytanie ode mnie bezpośrednio, taka zwykła ciekawość. Jak to jest być szefem właśnie takiego marszu? Co trzeba przygotować? Czy czuje pan dużą odpowiedzialność? To jest tak, że organizatorem marszów niepodległości jest Obóz Narodowy Radykalny i Młodzież Wszechpolska. To właściwie te podmioty, plus jeszcze Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz też organizacje takie jak Ruch Wolności i pomniejsze, które angażują się w tą organizację. Do tego, żeby stwierdziliśmy już po 2010 roku, aby łatwiej było nam organizować tego typu marsze, powołamy Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. No i także wyłoniliśmy z naszego grona osobę, która mogłaby po prostu poprowadzić stowarzyszenie. Ja zostałem wybrany do tego, na tą rolę. No i co jest naszą akurat w tym momencie rolą, odpowiedzialnością?
tego stowarzyszenia, to są po prostu, my w tym momencie organizujemy się w taki sposób, że co tydzień spotykamy się w gronie osób zaangażowanych właśnie z tych wymienionych wcześniej organizacji i po prostu w ramach stowarzyszenia organizujemy prace związane z organizacją Marszu Niepodległości, a naprawdę pracy jest wiele. To by się naprawdę mogło tylko wydawać, że to kwestia jest nawołania tłumu, przejścia z punktu A do punktu B i rozejścia się do domu. A to nieprawda. Jest naprawdę masa pracy, którą trzeba włożyć, jak choćby zorganizowanie nagłośnienia, zorganizowanie wolontariuszy. Wcześniej kwestia propagandy, kwestia promocji Marszu Niepodległości na miejscu, wiele różnych, no choćby sama kwestia tego, że nie jest to taki prosty marsz, nawet jak ten, który widzieliśmy 29 września, marsz telewizji TVN. W tym wypadku mamy jeszcze dodatkowo problemy z prowokatorami, z osobami, które są nam nieżyczliwe, z osobami, które chcą przeszkadzać w świętowaniu niepodległości. W tamtym roku to były nawet wezwano posiłki z Niemiec, żeby tylko Polacy nie mogli manifestować niepodległości i patriotyzmu, tylko i wyłącznie. Więc my w tym momencie naprawdę mamy ręce pełne roboty i to jest właściwie tak naprawdę kwestia, to jest tak, że w tym momencie ja jako prezes stowarzyszenia w tym momencie po prostu pewnego rodzaju rzeczy spajam. Tak właśnie, bardzo duża odpowiedzialność na panu, jak ale to także nie tylko na innych moja, to znaczy osobach. Także moich kolegów. Musimy też o tym mówić, że jeszcze jest potrzebna pomoc w wielu rzeczach. Mhm. Jeśli nie taka czysto praktyczna, to też finansowa. Na jakich stronach możemy zobaczyć numer konta i tak dalej? Oczywiście wszystkie dane są na stronie www.marszniepodległości.pisanyrazem.bezpolskichznaków.pl. Tam wszystkie szczegółowe informacje co do przelewów można znaleźć. Ja z tego miejsca chciałbym też ogromnie podziękować wszystkim dotychczasowym darczyńcom, ponieważ jest ich trochę. Już zebraliśmy dosyć pokaźną sumę, ale to ciągle jest suma niewystarczająca do tego, żeby móc w całości na przykład nagłośnić tak wielotysięczny tłum. Naprawdę to są że te kwestie nagłośnienia to są niestety koszty rzędu kilkunastu tysięcy nawet złotych, więc no tak. Naprawdę, więc to jeszcze też, bo to naprawdę jest uzależnione od ilości, od osób, które się zgromadzą na placu. No my jednak szacujemy, że te kilkadziesiąt tysięcy co najmniej będzie osób, więc to są naprawdę poważne koszta, poważne przedsięwzięcie. Dlatego też każda złotówka się liczy, każda złotówka zostanie dana roztropnie na to, żeby zorganizować godny Marsz Niepodległości. Tutaj pytanie, które jest skierowane prosto z czatu. Pan Janek pyta, kiedy się dowiemy, jaka będzie trasa oraz godzinę rozpoczęcia. Powiem w ten sposób. My nawet do końca jeszcze jej ustalonej nie mamy. Już mówię dlaczego. Ponieważ po pierwsze chcemy najpierw tą trasę zarejestrować. Mianowicie jutro, czyli w piątek 12 października jest pierwszy możliwy termin do tego, żeby w ogóle taką manifestację, w ogóle jakąkolwiek manifestację zgłosić, która miałaby się odbyć 11 listopada. Ciągle obowiązuje stara ustawa, która to właśnie reguluje w taki sposób, że najwcześniej można na 30 dni przed planowanym zgromadzeniem zgłosić zgromadzenie. Dodatkowo nie ogłaszaliśmy tego miejsca zbiórki oraz trasy, głównie właśnie z tego względu, że chcemy najpierw ją zarejestrować, a dopiero potem ją ogłosić, żeby nie doszło do sytuacji,
w której nie wiem, na przykład będzie potem ktoś mówił, że ma na przykład wcześniej zarejestrowaną manifestację w naszym miejscu. Z tym, że trzeba naprawdę tutaj powiedzieć, że stara ustawa w tym momencie w żaden sposób nie reguluje ani inaczej, nie jest w stanie odmówić komukolwiek manifestacji, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś inny organizuje ją na tym samym terenie. I z tego fortelu korzystają właśnie środowiska lewicowe, rejestrując właśnie swoje pikiety w miejscu, w którym my się gromadzimy. Ale co nie zmienia faktu, że chcielibyśmy przynajmniej w kwestii wizerunkowej wyjść na tych, którzy po prostu mają w tym momencie najpierw najpierw rejestrują marsz, a dopiero potem ogłaszają już po zarejestrowaniu do urzędu jego miejsce zbiórki i trasy. No, z tego co słyszę, jest to wszystko jedna wielka bitwa. Też wewnątrz właśnie przygotowanie z urzędnikami tego planu, tak? Trochę tak, tylko że ja powiem tutaj uczciwie muszę oddać, że mimo wszystko ze strony urzędników ratusza, urzędników Urzędu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego raczej nigdy nie mieliśmy specjalnie z ich strony problemów. Tutaj raczej większy problem raczej jest ze strony policji, która to już na samym marszu, no powiem tak, mieliśmy w 2011 sporo zastrzeżeń, wiele z nich można zobaczyć na stronach internetowych, na filmikach, na YouTubie. Nie będę może ich rozwijał specjalnie. No i wydaje mi się, że to raczej z tej strony jest większa trudność niż ze strony samych urzędników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Oni raczej próbują z nami negocjować, ustalać pewne rzeczy. Wydaje mi się, może się mylę, ale wydaje mi się, że także w tym roku będziemy mogli z nimi dosyć dobrze współpracować. No, też mam taką nadzieję, że to wszystko się uda. No, jakby nie było, wszystkich zaprasza pan do Warszawy. 11. Oczywiście, zapraszam wszystkich. Ja mam nadzieję, że każda, trzeba mieć na uwadze, że 100 tysięcy osób, czy też kilkaset tysięcy osób nie robi się samo, tylko każda osoba jest tam, jest w Warszawie potrzebna 11 listopada po to, żeby pokazać Polakom, pokazać wszystkim, że patriotyzm ma sens. Tak, właśnie. Po to jest też stworzona ta audycja. Zabrałem panie Witoldzie 30 minut czasu po to, żeby wszyscy się dowiedzieli, że wszystko jest przygotowywane, żeby wszyscy zobaczyli, że faktycznie jest to osoba, która tak i tak mówi, przedstawia i jest osobą żywą. Jest sobie jakimś człowieczkiem, który siedzi w restauracji z kolegami, coś tam omawia cały czas non-stop. Jest nas dużo więcej, więc tak naprawdę będzie jeszcze pewnie wiele osób do tego, żeby na wiele audycji w kolejnych dniach, dużo ciekawych osób, które mają na pewno dużo do powiedzenia o swoim odcinku prac na rzecz Marszu Niepodległości. Także proszę Państwa, Marsz Niepodległości organizujemy my wszyscy. Wy Państwo, którzy reklamujecie Marsz Niepodległości, przyjedziecie oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi o pana Witolda, to bierze na siebie całą odpowiedzialność jako prezes. A no, ja ze swojej strony będę starał się przeprowadzać wywiad. Zdaję sobie sprawę, panie Witoldzie, że pana czas jest bardzo cenny i podejrzewam, że jeszcze dziś będzie pan pracował i coś tam ustalał w tym momencie. No, jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Jak choćby na przykład w końcu jednak ustalenie właśnie tej trasy i miejsca zbiórki będziemy już niedługo rejestrować. Nie chciałbym panu więcej zabierać czasu i oczywiście, jeżeli chciałby pan jeszcze coś przekazać, to proszę bardzo. No ja jeszcze raz chciałbym bardzo gorąco zaprosić wszystkich na Marsz Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy. Zapraszam wszystkich i zachęcam do wzięcia udziału w organizacji tego marszu na stronie www.marszniepodległości.pl. Wszystkie szczegóły zapraszam. Także
Dziękuję Panie Witoldzie. Oczywiście Dziękuję. zapraszamy wszystkich 11.11.2012 roku. Dziękuję Panie Witoldzie i Dziękuję, do dobranoc. zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Oczywiście 11.11.2012 roku. Ilu nas będzie? Nie wiadomo, będzie nas zapewne kilka. 10 000. To wszystko od nas zależy, jak będziemy starać się to wszystko zorganizować, przyjeżdżając do Warszawy. Ja oczywiście mówiłem o tym, że będzie transmisja. Będę starał się taką transmisję organizować, ale do Państwa mam prośbę, żeby postarać się informować o tym, że wszyscy razem do Warszawy przyjechać powinni. Tutaj, jeżeli chodzi o organizację, staram się o godzinie 21.00 codziennie przeprowadzać wywiady właśnie z osobami, które są odpowiedzialne za Marsz Niepodległości. Te osoby zaś opowiadają, jak to będzie przebiegać, kto za co jest odpowiedzialny i na czym polega ta praca. Potrzebne są środki, potrzebne są osoby, wolontariat, potrzebne są osoby do straży Marszu Niepodległości i jedynie mogą polegać na nas. Czyli jeżeli każdy z nas będzie starał się w jakiś sposób pomóc, czy finansowo, czy po prostu pojechać i uczestniczyć w szkoleniach straży, również wolontariatu, również w inny sposób, to bardzo ważne. Wszyscy razem damy radę. Jeżeli każdy będzie starał się coś dołożyć odnośnie Marszu Niepodległości, to będzie sukces. Tak powstaje historia i ta historia jest zależna tylko od nas. To my bierzemy odpowiedzialność za to, co będzie się działo za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. To nasze wnuki kiedyś tam powiedzą: słuchaj, zrobiłeś coś? Ja powiem, że zrobiłem. Zobaczymy, co będzie 11.11.2012 roku. To by było na tyle. Dziękuję bardzo i dobranoc. Tomasz Grzelewski, Ruch Narodowy, TV. Dobranoc.